Dywizjon w Suwałkach będzie działał do 2016 roku. Co później? Nie wiadomo. Takie informacje przekazał wczoraj Bogdan Klich, minister obrony narodowej. Wyjaśnił, że niedawna likwidacja 14. Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i utworzenie w jego miejsce dywizjonu było dobrą decyzją, bo pierwotnie jednostka miała całkowicie zniknąć z mapy Polski. Pułk, który miał być zlikwidowany, został utrzymany w postaci dywizjonu, ponieważ w pierwotnych planach nie było miejsca na mapie wojskowej w Polsce dla tego pułku. Został utrzymany i będzie trwał do 2016 roku jako dywizjon podporządkowany naszemu pułkowi w Węgorzewie. W związku z tym myślę, że to jest dobra decyzja dla społeczności Suwałk i dla żołnierzy tutaj służących. Niełatwa. Jeszcze w 2009 roku w pierwszym podejściu miał on być zlikwidowany. Pewne jest, że dywizjon będzie istniał jeszcze 5 lat. Klich nie chciał zdradzać, co później czeka suwalską jednostkę wojskową. Na razie zakładamy, że ten dywizjon będzie istniał do 2016 roku, aż do wyczerpania zapasów środków przeciwartyleryjskich, którymi dysponuje, przeciwpancernych.